Cześć internecie! Dziś nie będziemy recenzować żadnego filmu, a zajmiemy się albumem muzycznym. I to nie byle jakim, bowiem wydanym przez aktora. Rapera. Aktora rapera. Sebastiana Fabiańskiego. Bardzo dziękuję Asfaltowi za wysłanie mi tej płyty. Jeszcze dorzucili płytę Ostrego, której tu nie będę recenzować, ale powiem parę słów na koniec odcinka, więc poczekajcie do samego zakończenia, a tymczasem zapraszam. Sebastian Fabiański, rocznik 87. Postać w świadku filmowo-telewizyjnym obecna od powiedzmy 11 lat, a znana od powiedzmy 6, kiedy dostał Złotego Lwa za najlepszy debiut w filmie Michała Otłowskiego Jeziorak. Swoją drogą wtedy ex aequo z Jaśminą Polak, która nagrodę otrzymała za bardzo dobre hardcore disco. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie polecam. Od epizodów Plebanii, czy może roli w Tancerzach, przez Misję Afganistan, Strażaków, Panie Dulskie, Ultrafiolet, Wszystko Gra, przepraszam, hashtag Wszystko Gra, Gwiazdy, czy filmy Patryka Wegi, takie jak Pitbull Niebezpieczne Kobiety, Botox, Kobiety Mafii, przez takie superprodukcje jak Kamerdyner czy Legiony, aż po Psy 3 czy Mowę Ptaków. No na innych ludzi jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać, pandemia im pokrzyżowała delikatnie plany. To może być ciekawy tytuł, no ale to jest kino, to jest film, to jest telewizja. A teraz Sebastian Fabiański zapragnął stać się muzykiem. I to nie byle jakim, bo podobno rap w żyłach Sebastiana płynie już od wielu, wielu lat. No i w końcu dzięki możliwościom, jakie stworzyła mu znajomość z Ostrym, postanowił wydać swój debiut. No i proszę bardzo, Primitive. Aktor, raper, wszystko w jednym, w atmosferze, atmosferze, kontrowersji, kontrowersji, tańczę tu, jak Patrick Swayze, to jest mój, dirty dancing. Pierwszy raz Fabiański wspomniał o tym, że chce w ogóle wydać taką płytę w rozmowie dla portalu Filmawka, która została opublikowana 6 sierpnia 2019. No jednak szerszym echem odbiła się druga z kolei rozmowa, w której szerzej skrytykował to, co mu się nie podoba w obecnej rap grze, wszechobecny autotune i tym podobne. No i z tego wywiadu prawdopodobnie znacie pewne nagłówki. Kojarzycie? No to się bardzo cieszę, bo tak się składa, że to ja ten wywiad z nim przeprowadziłem razem z moim kolegą Jakubem Zawodniakiem, o którym będziecie jeszcze mogli na tym kanale usłyszeć, bo pojawi się w ramach Skubirecek. No a co do tego wywiadu, tekst był dosyć szeroko komentowany i stworzył pewną lawinę, jeśli chodzi o dalsze wypowiedzi, dalsze wywiady. No i brnął. Brnął bardzo mocno w krytykę tego, jak bardzo nie podoba mu się, co współcześnie wyprawia się w polskim rapie i jak bardzo chciałby wrócić do korzeni, bardziej w rootsowe klimaty, jak to powiedział w samej tej mojej rozmowie. No i te jego wypowiedzi ogólnikowe dosyć, w którymś momencie przybrały dosyć konkretny kształt, mianowicie bardzo mocno krytykujący Quae Bonafide. Przede wszystkim Quae Bonafide. Tam się chyba dostało jeszcze Żabsonowi, mi się wydaje, nie pamiętam. No i nie wiem, co o tym sądzić. Bo gdy nie mam oczywiście żadnego problemu z tym, żeby ktoś wyrażał otwarcie swoje opinie, nawet jeśli miałby przybierać formę krytyki takiej dosyć dosadnej, konkretnej osoby, no to w momencie, kiedy zbiega się to z premierą projektu, to no nie można nie odnieść wrażenia, że jest to w jakimś stopniu wykalkulowane i zamierzone. Do tej pory mistrzem tego typu zabiegów był Tede, który przy premierze każdego kolejnego projektu miał taką niepowstrzymaną chęć powiedzenia światu, co on tam myśli o jednym czy drugim. No i potem powstawały różnego rodzaju bify. No i z każdym kolejnym albumem, przy którym obowiązkowym elementem były właśnie te bify, robił się coraz bardziej żenujący. No i Sebastian Fabiański przed premierą tego Primitive'a zaszedł chyba troszkę za daleko, jeśli chodzi o właśnie takie żenujące ruchy przeciwko Quae Bonafide, w momencie, kiedy sparodiował go w programie Hate Park. Link do niego macie w opisie, czy być może tam. Bo czego by nie mówić o samej kreacji Quae Bonafide oraz o tym pomyśle, który miał wokół premiery Romantic Psycho, no to to, co zaproponował Sebastian, niestety właśnie było już tak niebezpiecznie na granicy żenady. Nie dało się nie czuć niezręcznie przy tym, co się chyba też udzieliło prowadzącemu, mi się wydaje. Czy mam nie mówić? Przepraszam już. W ogóle wtedy próbowałem się do tego Hate Parku dodzwonić z 40 razy, no i bezskutecznie. Nie wiem, może gdybym dzwonił ze Złotoryi, to by było inaczej. Sytuacja ta, którą wspomniałem, doprowadziła do tego, że Quebo, wydając swój singiel 1 kwietnia tego roku, Szubienica, Pestycydy, Broń, zaczepił Sebastiana w taki sposób, który wydaje mi się już, że teraz można powiedzieć, przejdzie do historii polskiego rapu. Raperzy rozumiem, ale kurwa Fabiański. W chwili, gdy przeprowadzałem wywiad z Sebastianem na Ińskim Lecie Filmowym, niewiele o albumie było wiadomo. Jedynie tyle, że ma być
I to jeszcze w 2019. Potem ustalono datę premiery na 20 któryś kwietnia. No data ta została niedotrzymana ze względu na sytuację pandemiczną, przerzucona na wrzesień, ale finalnie ją przyspieszono na czerwiec, na 12 czerwca, ale finalnie w wyniku błędu drukarni płyta fizycznie ukazała się dopiero 19 czerwca. Gdzieś zaginęła informacja na temat tego, że całą płytę miał wyprodukować Ostry. Poszło coś takiego w eter, ale finalnie na tej płycie mamy producentów takich jak Loa, URB, nie wiem czy URB się to czyta, Carbit, 9797, Auer, Pereł, Luxon i Justo. To są producenci tego albumu. No poza Auerem to nic mi to absolutnie nie mówi. No a gdzie się podział Ostry w takim razie? No właśnie. Płyta Sebastiana przechodziła różne transformacje. No i wstępnie była produkowana przez Ostrego, chociaż nie wiem, czy w całości to się udało. I została nagrana ponownie pod inne bity. I co ciekawe, warstwa liryczna również się zmieniła przez ten czas. No bo na przykład mamy ten czterowers, który Sebastian wrzucił w sierpniu tamtego roku na Facebooka, który brzmiał w ten sposób. A na płycie znajdziemy go w tej formie. Tak samo mamy utwór Dirty Dancing, w którym 7 wersów dotyczy Que Bona Fide, więc zgaduję, że raczej powstały one po 1 kwietnia. No a z kolei w utworze Potwór Sebastian nawiązuje do covidowych maseczek. Można się zastanawiać, na ile ten album w tej wersji pierwotnej, która miała się ukazać w tamtym roku, jest w ogóle zbieżny z tym, co finalnie otrzymaliśmy. Trudno ocenić, można zapytać samego Sebastiana. Ja na tę płytę bardzo mocno czekałem, bo byłem szalenie ciekaw, co ten człowiek może zaproponować. Bo musicie wiedzieć, że ja Sebastiana po prostu bardzo lubię. No oczywiście nie można powiedzieć, że się z Sebastianem znam i że to, nie wiem, jakoś dzięki temu. Ale wywiad, który z nim przeprowadziłem, czy to jak czasem wymienimy wiadomość na Instagramie, sprawia, że mam do tego człowieka jakąś wielką sympatię. No i mimo tego, że nie jestem wielkim fanem jego aktorstwa, bo tak naprawdę jedyną kreacją Sebastiana, którą w pełni doceniam, to jest całkiem niedawna rola w Mowie Ptaków. No single dawały dosyć mieszane uczucia. Na płycie mamy 13 utworów, z czego był single do Jasona Byrna, był single Nieaktualny, był single Dirty Dancing połączony z Sorry, był single Nightcrawler i był single Bezkrólewie i był single Więzień. Czyli naprawdę dużo było tych singli, tych teledysków, ale co ciekawe, album ten trwa jedynie 37 minut. Tak krótkiego albumu, no dawno nie słyszałem. 37 minut to czasem epki trwają, więc wow. Zaskakujące dosyć mocno, zwłaszcza, że jest tu 13 utworów, ale długość albumu to chyba nie jest rzecz najważniejsza. Ważniejsza jest treść. Dlatego przejdziemy do niej dopiero za moment. Bo chciałbym jeszcze chwilę poświęcić na sam wygląd tego albumu. Dlaczego w ogóle chciałem koniecznie mieć go fizycznie? No bo ewidentnie ktoś się postarał, żeby wyglądało to dosyć intrygująco. Okładka to jest coś, co mi się bardzo podoba, bo jednocześnie instaluje nam jakby motyw tego, jaką identyfikację wizualną znajdziemy w środku. Jest to bardzo spójna wizualnie płyta, ale też mocno wskazuje na to, że no będzie o Sebastianie. Że Sebastian tę płytę poświęca jakby sobie. Spoko, ale co mamy w środku? No środek niestety jest pewnego rodzaju rozczarowaniem, bowiem mamy tutaj zdjęcia, które się też pojawiały jakoś przed premierą i są takie, można powiedzieć, w sumie stokowe trochę, bo nie ma żadnego punktu wspólnego między nimi, ani przede wszystkim, co mnie dosyć mocno boli, nie mają nic wspólnego z treścią utworów tak naprawdę. Są to po prostu zdjęcia, które zostały Sebastianowi wykonane, z czego dostrzegam, że przynajmniej kilka z nich zrobione zostały w ramach tej samej sesji. No i mamy tutaj teoretycznie teksty utworów, no ale właśnie niestety one są podane w taki sposób, że no ewidentnie nie po to, żebyśmy mogli je sobie przeczytać. A żałuję, bardzo lubię, kiedy we wkładkach te teksty się pojawiają. Bardzo to doceniam, nawet jeśli w dobie internetu łatwo to znaleźć w sieci. Chociaż Sebastian, sprawdź koniecznie na Rap Geniusie, jak jest wpisany tekst do Dealera. Chyba ktoś tam coś pomieszał w refrenie. Jesteś nazi i dealer? Nacji? No nic się specjalnego w tej wkładce niestety nie dzieje. Ja wiem, że to no nie jest istota całego albumu, ale troszkę ubolewam. Można było nad tym przysiąść dłużej i wymyślić coś bardziej kreatywnego. Spójrzcie chociażby sobie na ten album. Czysta, brudna prawda Sokoła i Marysi Starosty, gdzie w ogóle podpisane jest, że design jest zrobiony przez alter ego Sokoła. Mamy tutaj do każdego utworu zdjęcia, które zostały wykonane, no zgaduję właśnie, że przez samego Sokoła. I one są bardzo nieoczywiste. To są niby zdjęcia takie reporterskie,
ale... Jak fascynująco one wyglądają. No jest to absolutnie dla mnie niesamowite. Przepięknie to jest wydane. Dla samych tych zdjęć warto mieć ten album fizycznie. Nawet jeśli niekoniecznie koresponduje to z treścią utworów tak naprawdę. No bo wtedy w sumie dostajemy po prostu jakąś drugą warstwę. Więc pod kątem tej wkładki zdecydowanie bliżej Sebastianowi jest na przykład do Żabsona, którego można zachodzić w głowę w ogóle, dlaczego mam na półce. To był prezent, dzięki Patryczek. Spójrzcie, co my mamy w tej wkładce. No co, tytuły utworów i pana Żabsona. I to jest koniec treści tej wkładki. Jest to dla mnie też absolutnie niesamowite, jaką kreacją takiego, no nie wiem, designera, kreatora mody otacza się Żabson. No nie wygląda to jak dla mnie poważnie. No więc przynajmniej Sebastian nie popada w śmieszność, ale no ta wkładka mnie niestety rozczarowała. Kolorystycznie jest świetna, tak samo sama płyta. Wygląda, no, wydaje mi się, że świetnie, ale niestety wkładka rozczarowuje. No ale już ustaliliśmy, ona nie jest najważniejsza, prawda? Wiadomo. No dobra, ale przejdźmy do treści, tak odwlekam to odwlekam, a przecież trzeba przejść do tego mięsa i powiedzieć, co sądzę o tej płycie. Wątpię, żeby ta płyta przeszła do historii jakkolwiek, no chyba, że z tego względu, że pierwszy aktor w Polsce, który zaczął rapować, no... No nie wiem. Jest to album, który zadziwiło mnie, jak małym echem się odbił, no bo już minął ponad miesiąc od premiery, więc mogę obserwować to, co się wydarzyło w środowisku. Recenzje znalazłem, wydaje mi się, że nie wiem, 4, może 5 i nikt na YouTubie się też tym nie zajął, więc... Super, jestem pierwszy. No pod kątem treściowym jest to płyta bardzo osobista. W tych recenzjach, które się już pojawiły, możecie wyczytać, że wszyscy narzekają na to, że jest to bardzo płyta egocentryczna, egoistyczna, że Sebastian aż za bardzo skupia się na sobie. No ja w punkcie wyjściowym z tym problemu nie mam, bo najważniejsze jest to, co się robi z tym materiałem tak naprawdę. No ale to też muszę zaznaczyć, że gdy recenzuję jakiś film, czy recenzowałbym prawdopodobnie inny album muzyczny, wówczas obcowałbym z tym materiałem tylko raz. A ten album przesłuchałem parę razy. No i było to po części spowodowane tym, że po prostu długo na niego czekałem, ale tak jak już mówiłem, Sebka po prostu lubię, więc może ma u mnie trochę taryfę ulgową. Nie jestem pewien, nie jestem w stanie tego stwierdzić tak naprawdę. Możliwe, że tak. No bo słuchajcie, są tu utwory, które troszkę są w stanie zlać się ze sobą. Jeśli bym to słuchał tylko raz, to z całą pewnością takie utwory jak Potwór, Prymityw, Synteza czy Dealer mogłyby mi się troszkę zatrzeć. No Dealer może niekoniecznie aż tak bardzo. Bo w gruncie rzeczy Sebastian wiele czasu poświęca na to, żeby powiedzieć, jakim jest odszczepieńcem, cały czas dotyka go hejt i jakieś niezrozumienie ze strony środowiska i że z jednej strony w sumie mu to trochę pasuje, ale z drugiej no słychać, że ma jakiś żal. No i mamy utwór Bezkrólewie, o którym im mniej się powie, tym chyba lepiej dla niego, w którym Sebastian krytykuje środowisko celebryckie, pozowanie na ściankach, kulturę selfie. No brzmi to troszeczkę, można powiedzieć, pretensjonalnie w momencie, kiedy jakoś jest zamoczony sam w tym środowisku, zwłaszcza teraz, kiedy jest z MeFashion, jak sam tam chyba podczas jednego live'u przyznał, wcześniej miał jakiś problem z jej osobą, a w momencie, kiedy zaczęli się spotykać i wszedł bardziej w to środowisko, zaczął je po prostu rozumieć. No wydaje mi się, że to jest świetna w ogóle strategia, żeby rozumieć zjawiska na świecie, po prostu je poznawać, miast krytykować. No więc w momencie, kiedy się słyszy jakieś takie dosyć nieprzyjemne zwroty wobec świata wokół i nie są one jakoś specjalnie dobrze zargumentowane albo przedstawione, no to można pokręcić nosem i na część utworów z tej płyty można pokręcić nosem bardzo mocno i raczej do nich nie wrócę. Ale z drugiej strony, mamy takie utwory jak na przykład Nieaktualne, który, jak sama nazwa wskazuje, jest już troszeczkę nieaktualny ze względu na jego związek z MeFashion. To jest naprawdę całkiem fajny utwór o relacjach, o powiedzmy miłości, chociaż Sebastian tak naprawdę o miłości nie jest w stanie, chyba że jutro. Mamy też taki utwór jak na przykład Nightcrawler. To jest przepiękne, że akurat na ścianie, w tym miejscu, no nie widzicie w tym odcinku, ale w innych materiałach gdzieś tam może mignąć, mam plakat filmu Nightcrawler, który no w sumie tu nie ma nic z tym wspólnego, więc nie wiem, po co o tym wspominam. Nightcrawler jest troszeczkę taką pocztówką z nocnej Warszawy, która mi zawsze pasuje, bo bardzo lubię Warszawę i bardzo lubię takie brudne opisy nocnego życia. Chociaż nie da się ukryć, nie jest to nic odkrywczego, ale podane jest w takiej całkiem sympatycznej formie, zwłaszcza, że perspektywa samego Sebastiana w sumie mi się podoba. Jeśli miałbym dla was wybierać jedyny utwór, który mielibyście z tej płyty przesłuchać, to być może wybrałbym Nightcrawlera i bardzo mi się teledysk do tego utworu podoba. Zwłaszcza to, że Sebastian sam te teledyski reżyser
reżyseruje i pisze do nich scenariusze. To też mi się podoba, fajnie, bo dzięki temu widzimy, że jest to jakieś od niego. Czy wyszło to dobrze? Z tym bywa różnie, ale akurat Nightcrawler, jak dla mnie, naprawdę spoko się sprawdza. Mamy też utwór Ying Yang, który wydaje mi się, że jest troszeczkę takim case'em jak Żółte flamastry i Grube katechetki z albumu Maty 100 dni do matury. Na tamtym albumie była taka sytuacja, że można było poczuć, że no dobrze, no fajnie, Michał, no gadasz sobie o jakichś luźnych sprawach, a tu nagle wjeżdża utwór, który jest w sumie wezwaniem do Boga. Jest takim bardzo szczerym, spokojnym, stonowanym wyznaniem, pokazującym autora od zupełnie innej strony. No i w przypadku Ying Yang to się fajnie sprawdza u Sebastiana, że on jakby zrzuca tę, nazwijmy to, maskę takiego bardzo zdenerwowanego i obrażonego na cały świat i szczerze mówi z perspektywy syna do swojej mamy czy nieżyjącego taty. Naprawdę ładny utwór, chociaż on jest trochę zepsuty, tak jak w utworze Maty mamy ten motyw tam z jarzębiną i coś tam ości pościć, to jest bardzo kiepski moment tego utworu, to w tym miejscu refren wydaje mi się, że troszeczkę zgrzyta, bo jest nazbyt poetycki jak na możliwości językowe Sebastiana. Ja bardzo kibicuję, żeby może próbował w tym kierunku, ale póki co to nie jest ten moment. Ta rzecz, która jest w zasadzie przez wszystkich chwalona, to jest produkcja muzyczna. No ten album jest naprawdę fajnie wyprodukowany. Oczywiście przede wszystkim chodzi tutaj o same bity, które no brzmią świetnie. I można nawet momentami odnieść wrażenie, że gdyby ktoś inny dostał ten bit, to może jeszcze coś fajniejszego by z tego wyszło. Może niekoniecznie. To, co mnie jedynie zastanawia na tym albumie, to że on w sumie nie jest oldschoolowy. A miał być. Ni cholery nie jest oldschoolowy. Jest tu dużo brzmień jakichś takich syntetycznych, dosyć nowoczesnych. Co prawda, no nie ma autotuna i nie ma jakichś tych najnowszych zabiegów trapopodobnych, no ale w sumie no nie brzmi to ni cholery jak sprzed powiedzmy tych 10-15 lat. Chociaż sam Sebastian mówi, że w ogóle ten album jest spóźniony 12 lat. Ale to wydaje mi się, że po prostu z kwestii tego, jak bardzo chciał wcześniej już coś zarapować. Raczej to miał na myśli. Tak mi się wydaje. Sebastian, potwierdź mi to. Ja wiem, że przez długie lata się nie postrzegało w Polsce rapu przez ten pryzmat, ale na dzisiejsze standardy chciałoby się na albumie usłyszeć jakiś hit. No i niestety żadnego hitu na tym albumie nie spotkamy. Czegokolwiek, co zapadnie nam tak mocno w pamięć, że będziemy to sobie nucić, będziemy chcieli do tego wracać albo usłyszeć na koncercie. Te utwory momentami się zlewają ze sobą, a te momenty, które są jakoś bardziej zapamiętywalne, to nadal nie jest coś, co chciałbym krzyczeć na koncercie, chociaż na koncert bardzo chętnie bym się wybrał. No ale tu znowu nie wiem, czy to jest kwestia sympatii, czy może usłyszenia niektórych z tych utworów na żywo. Nie jestem pewien, ale patrząc na to, co widziałem w przedsmaku na Instagramie, to przede wszystkim chciałbym usłyszeć innego hypemana, bo ten, który się tam z Sebastianem pojawiał w tych, nie wiem, chyba dwóch póki co występach, to nie brzmi dobrze. Ale to w sumie dokładnie to samo, co mówiono Macie na pierwszych koncertach. Ciekawe, że te sytuacje są tak zbieżne ze sobą. Słychać w każdym utworze, że jest to album ważny przede wszystkim dla samego autora. No i w sumie nic do tego nie mam. Rozumiem. Też chciałbym wydać jakąś płytę rapową. Być może w końcu mi się to uda. Być może nie będzie to rap, ale Sebastian, nagramy coś, wierzę. No jestem szalenie ciekaw tego drugiego albumu, który już w tym momencie Sebastian zapowiada. No ale niestety nie mogę powiedzieć, że to jest jakoś specjalnie godna uwagi płyta. Bardzo fajny był ten gest z tym, że podpisane będą wszystkie preordery. Super. Całkiem ładnie wygląda ten album. Momentami brzmi lepiej niż przeciętnie, ale w pamięci raczej wam to nie zapadnie. No więc na półkę tę płytę odłożę i wrócę może do Nightcrawler czy Ying Yang po jakimś czasie. No może nieaktualne, jeszcze sobie czasem odpalę. Ale tak to. Jest to płyta, która przede wszystkim będzie pięknie wyglądać na półce u samego Sebastiana. Więc niestety nie mogę powiedzieć, idźcie koniecznie kupić, zamówcie to. Ale jeśli jesteście ciekawi, co zrobił aktor, raper, wszystko w jednym, w atmosferze kontrowersji, no możecie w każdym razie przynajmniej zerknąć na to na YouTubie. Linki na pewno wrzucę jakoś w opisie. Tylko przypomnę, że bardzo dziękuję Asfaltowi za wysłanie mi tej płyty. Jestem bardzo wdzięczny. No i właśnie, dostałem też płytę Ostrego, której nie zamierzam recenzować, bo też Ostrego no nie słucham już od lat kilku, więc ten album oczywiście sobie przesłuchałem, ale no nie jest to coś, co ja potrzebuję mieć na półce. Dlatego jeśli ktoś z was chciałby mieć ten album, to napiszcie mi w komentarzu. Możemy się dogadać, mogę to komuś wysłać. Niech będzie to taki nieoficjalny konkurs. Możecie napisać coś, nie wiem, kreatywnego czy cokolwiek. Napisać na przykład, co sądzicie o Sebastianie Fabiańskim i jego muzyce. Chętnie poczytam. Na pewno poczyta to też chętnie sam Sebastian. No, to tyle. Trzymajcie się.
mnie. Grzechów siedem. Dość. Bez królewie jest straszne. Dość, wyłączam to. Nie pasuje ci moja muza?